Sprawa Alfiego Evansa jest przykra i ponura zarazem, ponieważ dwie instytucje, dwie instancje, których celem jest dobro człowieka, z jednej strony lekarze, czyli dobro, ochrona życia, ochrona zdrowia, i z drugiej strony sąd, ochrona sprawiedliwości, praworządności, sprzysięgły się, aby odebrać mu życie, aby odmówić mu prawa do życia. Na nic się zdały apele społeczności międzynarodowej, w tym Ojca Świętego. Nieubłagany wyrok lekarzy, potwierdzony wyrokiem sądu, sprawia, że stajemy wobec pytania o motywy ich działań. Wobec problemu uporczywej terapii toczy się dyskusja. Nawet święty Jan Paweł II uznawał, że uporczywa terapia człowieka, który i tak za chwilę umrze, przysparza mu tylko cierpień i jest bezsensowna, że można czegoś, co nazywa się uporczywą terapią, odmówić. Ale w sytuacji, gdy są przesłanki, że dziecko może oddychać samodzielnie, może żyć samodzielnie, są kliniki, które zadeklarowały pomoc, są lekarze, którzy mówią, będziemy robić wszystko, aby Alfiego ratować, okazuje się, że no właśnie, że są ludzie, którzy skazują go na śmierć. I to są lekarze i sędziowie. Bardzo ciekawe też jest stanowisko Europejskiego Trybunału, który odmówił zajęcia się całą sprawą. Lekarze złamali przysięgę Hipokratesa, a sędziowie złamali zasadę, która mówi o rozstrzyganiu na korzyść. Paradoksalne wytłumaczenie, że dobrem dziecka jest jego śmierć, powoduje, że stajemy wobec jakiegoś absurdu. Ten absurd widzą ludzie. I moim zdaniem tutaj w tym całym nieszczęściu jest jakiś element pozytywny. Otóż wszyscy od kilku dni przerabiamy pewną lekcję sumienia. Opinia publiczna jest tym poruszona. Ludzie muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, czy istnieje prawo do oceny jakości ludzkiego życia. Czy jakość ludzkiego życia jest wartością taką, która może spowodować, że kogoś zabijemy. I na to pytanie dzisiaj ludzie na całym świecie obserwujący to zmagania o życie Alfiego muszą sobie odpowiedzieć. Być może z tej lekcji wyjdziemy o coś bogatsi. Życzę Alfiemu, aby wytrzymał, aby przeżył. Wiemy, że oddycha samodzielnie. Miejmy nadzieję, że nacisk opinii publicznej i że presja różnych ośrodków, które walczą o prawa człowieka, może tutaj przynieść jakiekolwiek efekty. Żyjemy w kraju, gdzie właśnie w Sopocie, w hotelu Grand, Adolf Hitler podpisał po raz pierwszy prawo zezwalające na uśmiercanie ludzi niepełnosprawnych. Wiemy, jak potworne żniwo to prawo przyniosło. Tym bardziej my, Polacy, powinniśmy opowiedzieć się po stronie życia i miejmy nadzieję, że również z Polski popłyną bardzo mocne głosy od naszych polityków, od naszych liderów opinii, aby ratować życie Alfiego.